Do wykonania tego ćwiczenia będziemy potrzebować miskę lub tackę, płyn do mycia naczyń, barwniki spożywcze, słomkę, kolorowy lub biały papier. Kubeczki napełniamy wodą do połowy. Do wody dodajemy kilka kropel płynu do mycia naczyń oraz trochę barwnika spożywczego. Następnie dziecko przy użyciu słomki dmucha w zabarwioną wodę. Kiedy cała powierzchnia wody pokryje się bańkami, kładziemy na nie kartkę kolorowego lub białego papieru. Bańki rozpryskują się na nim, tworząc piękne, koliste wzory. To ćwiczenie rozwija motorykę małą, uczy kontroli oddechu, a także rozwija kreatywność.